Witam z tej strony Net3End. Zapraszam do kolejnego odcinka z serii Dark Souls, wersja PlayStation 3. Jesteśmy tutaj przy tym pierwszym naszym odnalezionym ognisku. I zmierzamy tam, gdzie był smok. A już sobie przypomniałem, co trzeba było dalej zrobić. Pytanie teraz, czy ja mam ten klucz, co był wymagany. Jeżeli nie, no to... Aj, nie w tą stronę. Teraz musimy przejść tutaj. Tak, mamy klucz. No dobrze. Tak, więc jak już mamy klucz, możemy sobie zejść na dół. Tak, żeby było szybciej. Proszę bardzo. No i kupiłem sobie tą kolczugę za 800 dusz. Tak, mamy tutaj nową lokację. Tutaj chyba jeszcze nie możemy otworzyć, chociaż... O. Właśnie. Żeby nam było łatwiej. A skoro już tutaj mamy... Albo lepiej, albo na razie nie. To już kupimy sobie u Kowala. Ja, że tu mamy taki skrócik. Od razu do tej lokacji. No, ja będę mówił chyba troszeczkę głośniej, bo może mnie być nie słychać. Także z góry przepraszam, tutaj trzeba uważać, bo mam takie pieski, które właśnie mnie zauważyły. Chociaż jeden przynajmniej. No i nabijają status krwawienia. Jak jest więcej niż dwóch, są w grupie, no to potrafią nieźle dać kość, więc uważać. Bo oprócz tego, że pasek życia nam ubywa, to jeszcze nabija się nam status krwawienia. No i tutaj już trochę też dropi. Okej, tu mamy jeszcze bandytów, także... No i mamy takiego dość ciekawego bossa tutaj, w tej lokacji. No może najpierw sobie tędy przejdziemy. Somebody! Please let me out of here! Somebody, anybody, help me. Unlock the door. Damn, I'm finished. How did this ever happen? No tu mamy takiego NPC-a. Musimy mu... A, nie mamy klucza. Nie wiem, czy czasami nie będziemy musieli tamtego kupić. Możliwe, że tak, ale... To się zaraz przekonamy. Trzeba uważać na tych
mobków. Potrafią być wkurzający. Odebrać niepotrzebnie życie. Tutaj się i tak nie dostaniemy. Okej, tu nam został już tylko jeden. Mamy podwójne człowieczeństwo, czy też bliźniacze człowieczeństwo. Tu już chyba więcej nic nie mamy. Nie. Na razie nie otworzymy. To byśmy się musieli cofnąć. To może później trochę. Aha, tutaj się nie dostaniemy. Tutaj trzeba uważać, tu są bandyci, którzy ich bronie też nabijają krwawienie. Także są dosyć zwinni. Jak widać, można ich tutaj bić. Ale nie wiem, czy całkiem ich ubiłem, czy nie. Aha, tutaj jeszcze jeden został żywy. Z kapką życia. A, tamten też. Tam mieliśmy jakiś item. Aha, Mailbreaker, czyli kolejne dziadowstwo, które prawie nigdy jest nieużywane. Też nic nie mamy. Tu będziemy mieli pieski. Nie. A to gdzieś tutaj. No oni też się leczą, także. No tutaj też mamy. No właśnie. To jest ich grab atak. No, tak jak mówiłem, no leczą się. Okej, ale my też. Za dużo tracimy tych estusów. Jeszcze jednego psiaka. Okej, też mamy jeszcze jakiś itemek. Tu mamy set złodzieja. Mamy tutaj bossa,
Może się przejdziemy tędy jeszcze, zanim dojdziemy do bossa. Chcę już wyczyścić tutaj tą lokację. Tak jak zauważyliście, tutaj też mamy gościa, który się tu kryje. Czy za pierwszym razem sobie poradzę z tym bossem, ale zobaczymy. A, tu mam jeszcze jakiś itemek. Tutaj mamy przejście. To nie wiem, czy tutaj się nie odblokuje tutaj tego przejścia z kapliczki ognia. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Tak, to jest tutaj. Tutaj mamy jeszcze podobnego do tego sklepikarza. Także to już jest kobieta. To jest właśnie przeciwko krwawieniu. Zatrute strzałki. Ciasto z łajna. Poison arrow. No, dość ciekawe przedmioty. Co by nam się tutaj przydało? A może z jedną? Teraz sobie odblokujemy kolejny skrócik. Bardzo. Okej. jakoś. Lokon tu czasem potrafi nieźle zamieszać kamerą. Tylko ja sobie usiądę i zaraz wracam. Usiądę sobie przy ognisku. I zaraz pójdziemy na bossa. I teraz możemy sobie spokojnie
lecieć na bossa. Tak troszeczkę to trwa, za to przepraszam, ale no cóż. Taki mój gameplay. Ten nam nie jest potrzebny. Au. Przedłużam tylko. Lecę mu na bossa. A trik polega na tym, przy tym bossie, że trzeba najpierw się pozbyć piesków, które żeśmy widzieli. Jest ich dwa. No ale mamy też kiepską tarczę, więc jakoś tak nie za bardzo. Bardzo będziemy szybko tracili stabilność. Tak, jeszcze tylko się z tymi muszę znowu uporać. Okej. Stunlock. Na spokojnie. Muszę bardzo pilnować już prawie mamy. Musimy uważać, bardzo uważać.
się motam jak durny. No, żeby tylko teraz tego nie zepsuć. I dostaliśmy 6000 dusz. No to jest... to jest akurat ten trudniejszy trochę sposób. No ale miałem... zbyt małą tarczę, która niestety nie miała dużo stabilności. A nie. Kamera. No, a może by tak. Uspokójcie się, panie i panowie. Jeszcze bym zginął. O. No, mam nadzieję nie zginąć. W tę stronę. Muszę dojść do ogniska. No, ostatni Estus. Ciekawe, czy już będę mógł go tutaj... Nie. A jednak nie. Zobaczymy. Tam będziemy musieli pobiegać znowu. No więc sobie przejdziemy tym skrócikiem.
Tutaj mamy jeszcze jednego. Tu jeszcze do sklepikarza zobaczę. Czy na pewno to ten klucz, czy nie ten klucz? Zdaje się, że będę go chyba musiał kupić. Uparci jak. No to nam się może przydać. Thank you very much. Come back soon. Tylko sobie polewelujemy. Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, nie będzie tam 45-minutowy. Ale chodzi mi bardziej o to, że... Teraz zobaczymy, ile mamy tutaj dusz. O, niewiele. Okej. Niewiele nam to dało, ale cóż, trudno. Na pewno to mamy, to mamy na 15. Tego nie ruszamy. A ile możemy? Aha. No to damy siłę. A to nam jeszcze coś zostało. Mamy różne śmieci. Które nie potrzebuję na razie. Ale które, za które mogę coś tam dostać. Także na razie to sobie pochowam. Pałkę zostawię. Talizman się przyda. Ale tą tarczę wywalimy. To też. To już chyba na... Czy jeszcze coś tutaj jest? Nie. Okej. To nam się może przydać. To na razie zostawimy. Okej. To nie jest jeszcze tragiczne. Że na razie nie musimy naprawiać. Nie. No to
to co, ja się z wami żegnam i do następnego odcinka zapraszam.